Jest pewna specyfika polskiej literatury, z której absolutnie nie powinniśmy być dumni. A nie jesteśmy z niej dumni ani nie, ponieważ jej po prostu w ogóle nie zauważamy, z bardzo nielicznymi wyjątkami. Takim wyjątkiem był Tadeusz Boy-Żeleński, który zwrócił uwagę na pewną osobliwość, jeżeli chodzi o polskich pisarzy. Na razie nie mówimy o literaturze, tylko o tych, którzy ją tworzą, no ale zaraz to wyjaśnię, dlaczego tworzą ją tak, jak ją tworzyli. Bo mówimy o pisarzach dawniejszych. Dlaczego tworzyli ją tak, jak ją tworzyli? Otóż zwraca uwagę Boy-Żeleński w jednym ze szkiców, bodajże o Balzaku, jeśli dobrze pamiętam, że przeciętny pisarz francuski, kiedy opowiada o swojej rodzinie, to mówi, że jego ojciec był jakimś drobnym rzemieślnikiem, rzadziej urzędnikiem, takim typowym bourgeois, może rzeźnikiem, może tam przedsiębiorcą, jakimś właścicielem drobnego sklepiku. Natomiast dziadek był stróżem, robotnikiem rolnym albo przemysłowym. Mówiąc krótko, w wypadku francuskich pisarzy, tych, o których pisał Boy-Żeleński z wieku XIX i początku wieku XX, widać było, że są produktami awansu społecznego. Natomiast prawie wszyscy polscy pisarze, pytani, kim był ich ojciec, mówili: o, ojciec miał jakiś tam mały mająteczek ziemski, a dziadek? O, dziadek to siedział, panie, na 5 folwarkach, ale to wszystko się wzięło, przetraciło, zaborcy zabrali. I to jest wielka, zasadnicza różnica w ogóle między polskim społeczeństwem a społeczeństwami zachodnioeuropejskimi tych z dawnych czasów, że tam mieliśmy do czynienia ze społeczeństwem dorobkiewiczów, a więc i z kulturą dorobkiewiczów. A u nas zauważył to poza Bojem Żeleńskim tylko Adam Heidel, który się zresztą powoływał na te między innymi właśnie na te spostrzeżenia Boja Żeleńskiego. My mieliśmy kulturę utracjuszy. Oczywiście utracjuszy, którzy mieli rozmaite alibi. No, utracili, bo zaborca skonfiskował, bo walczyli o Polskę, bo tak byli zajęci rozmaitymi innymi sprawami, że nie mieli czasu dbać o majątek. A poza tym wytworzyli sobie taki etos, właściwie nie musieli go tworzyć, odziedziczyli go po szlacheckich przodkach, że zabieganie o majątek to jest w ogóle coś niewłaściwego, coś śmierdzącego zgoła, dorobkiewiczostwo, nowo bogactwo, a fuj, my tutaj duchem żyć musimy. I ta specyfika się odtwarza w polskiej literaturze i bardzo dokładnie ją widać, co jest o tyle groźne i nieprzyjemne, że niestety nasza historia się tak potoczyła, żeśmy stracili w pewnym momencie wszystko poza literaturą. I literatura się stała tą, jak to Wieszcz pisał, tą arką przymierza, w której lud składał w pamięć i tam te rozmaite swych uczuć kwiaty, ale tak się składało, że żaden z tych kwiatów nie był przeznaczony dla ludzi uczciwie ciężko pracujących i dorabiających się pieniędzy. Chłopek pańszczyźniany był otoczony pewnym smutkiem, to znaczy nie tyle, żeby pan pisarz się sam miał ochotę wziąć do roboty fizycznej, co to nie, ale miał pewne wyrzuty sumienia, że wobec biedoty trzeba być współczującym, nawet w skrajnych wypadkach się poświęcić, jak w Mutacji inteligenckości by Stanisław Żeromski, prawda, doktor Judym, wzorowany zresztą na jednym z bohaterów i wręcz ojców założycieli Ruchu Narodowej Demokracji, bo oni się tak właśnie widzieli jako ci, którzy mają obowiązki wobec ludu polskiego i muszą iść go najpierw uświadomić, wyleczyć, sprawić, żeby ci ludzie w ogóle wyszli z takiego biologicznego zezwierzęcenia, w jakie zostali wepchnięci, to wtedy dopiero się mogą poczuć Polakami, obywatelami, demokratami i tak dalej. Ale dla takich ludzi, o ile to zostało już w polskiej literaturze. Zobaczcie ten wiersz, który nie wiem, czy jeszcze jest pamiętany, ale za moich czasów był bezustannie cytowany. Który skrzywdziłeś człowieka prostego, śmiechem nad krzywdą jego wybuchając, pisał Czesław Miłosz. I jasno było wyraźne, że skrzywdzenie człowieka prostego jest czymś wstrętnym, podłym. Skrzywdzenie człowieka wybitnego, to już jakoś, czy w inny sposób ważnego, to już można jakoś przeboleć. W związku z czym w polskiej literaturze dzieje ogromna dziura. To ta historia,
ta kultura polska, którą zapisała polska literatura i następne pokolenia się Polski uczyły od polskich pisarzy, nie odtwarza ogromnej, istotnej części polskiej historii. To znaczy historii polskich Polaków zaradnych, Polaków przedsiębiorczych, Polaków bogatych, Polaków, którzy do czegoś doszli, Polaków, którzy stworzyli finansowe imperia. No, doprawdy w tej chwili zdaje mi się, że jeden Wacław Cholewiński napisał książkę o... patrzcie nawet Państwo, nawet ja sam, żeby nie pomylić nazwiska owego polskiego magnata, potentata, który był jednym z najbogatszych ludzi przed pierwszą wojną światową. No Boże mój, akurat mi ją tutaj kompletnie... Aż dobrze, właściwie to nie jest ważne, jak on się nazywał. Kupcie sobie książkę Wacława Cholewińskiego, najnowszą, i Państwo przeczytajcie, albo poczekajcie. Polak był jednym z najbogatszych ludzi na świecie przed pierwszą wojną światową i przed rewolucją bolszewicką. Do takich doszedł absolutnie uczciwie pieniędzy. Trochę na początku rzeczywiście wygrał w ruletę, ale potem to wszystko uczciwie rozmnożył, ale nie był żadnym wyjątkiem. Polacy byli fantastycznymi przedsiębiorcami. Królestwo Polskie, mimo wszelkich represji rosyjskich, było przodującą, najbardziej rozwiniętą przemysłowo częścią Imperium Rosyjskiego. Dlatego Roman Dmowski starał się wszystko robić, żeby powstrzymać rewolucję 1905 roku, która w imię socjaldemokratycznych mrzonek, i to głównie interesów rosyjskich, mogła doprowadzić do utraty tej przewagi ewolucyjnej przez Polskę. A już Polacy, którzy się zdecydowali wyjechać z Polski i robić karierę w Rosji, Polacy z Petersburga, Polacy na Syberii, Jacek Dukaj chyba jako jedyny w polskiej literaturze, ale to też przecież współcześnie, wprowadził wątek w powieści Lód, wprowadził wątek Polaków, którzy de facto zagospodarowali Syberię, potentatów przemysłowych. Większość z tych fortun potem poginęła w trakcie rewolucji. Niektórych ocalał ułamek i ten ułamek wystarczył, żeby zapewnić takim ludziom jak Emil Wedel na przykład jeszcze cały czas istotną pozycję i pamięć w polskim społeczeństwie, ale nic z tego, prawie nic nie zostało zapisane w polskiej kulturze, nie zostało zapisane w polskiej literaturze, ponieważ literatura pisana przez postszlacheckich utracjuszy kompletnie tego nie chciała odtworzyć. A jeżeli to odtwarzała, to w sposób kulawy. A jeżeli tego nie odtworzyła w sposób kulawy, to zostało to w jakiś psychologiczny sposób wyparte ze zbiorowej polskiej pamięci, ze zbiorowej kultury literackiej. I dzisiaj chciałem Państwu przypomnieć, bo przecież nie opowiedzieć, myślę, że wszyscy te książki doskonale znają, o takich dwóch bardzo ważnych, niewątpliwych arcydziełach polskiej literatury, jakimi były powieść Władysława Reymonta Ziemia obiecana i wcześniejsza powieść Bolesława Prusa, czyli Aleksandra Głowackiego, zatytułowana Lalka. Otóż w Lalce, jak wszyscy pamiętają, ale powtórzę, pojawia się główny bohater, niejaki Stanisław Wokulski. I do dzisiaj, jeżeli chce ktoś znaleźć w polskiej kulturze, w polskiej literaturze archetyp polskiego przedsiębiorcy, to przypomina Stanisława Wokulskiego. Natomiast w powieści Ziemia obiecana Władysława Reymonta, która wprawdzie nie została nagrodzona Noblem została nagrodzona inna jego powieść Chłopi, również genialna, ale w tej powieści Władysława Reymonta pojawia się również przykład Polaka przedsiębiorcy, Polaka zaradnego, Polaka pracowitego, marzącego o zrobieniu kariery i robiącego karierę, bo nie kończy się ta kariera tragicznie w przeciwieństwie do Wokulskiego, to jest Karol Borowiecki. No i teraz, proszę Państwa, jakie są losy tych dwóch postaci? Karol Borowiecki został kompletnie zapomniany, gdyby nie film Andrzeja Wajdy. Film na swój sposób wybitny, ale względem literackiego oryginału bardzo podły, a już szczególnie podły względem postaci głównego bohatera, czyli właśnie Karola Borowieckiego. Jeżeli w ogóle jest Borowiecki pamiętany, to ten Borowiecki z filmu, który jest nieco inną postacią od Borowieckiego z książki. Natomiast Wokulski, tak, gdziekolwiek, konkurs polskiej przedsiębiorczości, polski Wokulski, szukamy współczesnego Wokulskiego.
Wyć mi się chce, jak tego słucham, bo co to jest na litość boską za przedsiębiorca z tego Wokulskiego? Stanisław Wokulski, wszyscy pamiętają powieść Lalka, ale przypomnę, ona jest taką powieścią dwuznaczną, prawda, z tym, że dla większości ludzi to jest powieść o romantycznej miłości człowieka wartościowego, szlachetnego, który się zakochał w pustej lalce i ta pusta lalka się nie potrafi poznać na tym, jaki fajny facet się w niej zakochał i go odrzuca. Chociaż jeżeli by tak się wczytać w tę powieść i spojrzeć na nią oczami owej rzekomej lalki Izabeli Łęckiej, po prostu się zawsze odcinał, że tytułowa lalka nie miała nic wspólnego z postacią głównej bohaterki, ale tak to sklejono, że to właśnie ona niby ma być tą lalą, taką pustą, prawda, i w ogóle godną potępienia. Jak się zastanowimy i widzimy los młodej dziewczyny, której próbuje ją wykupić jakiś stary dziad, brzydki, z czerwonymi, odmrożonymi rękami, który nie potrafi dwóch słów złożyć do rzeczy. No tu znowu dali ciała nasi filmowcy, bo w świetnym skądinąd serialu Lalka jest totalny błąd obsadowy, to znaczy Wokulskiego gra pan Kamas, który ma taki arystokratyczny wygląd, arystokratyczne maniery, szczerze mówiąc, on wygląda na arystokratę, natomiast pani Braunek, która gra Izabelę Łęcką, no delikatnie mówiąc, kompletnie nie do tej roli się nadaje. Nie neguję, że wybitną aktorką była, ale obsadzenie jej jako Izabeli Łęckiej było kompletną pomyłką. We wcześniejszej filmowej adaptacji tam był pan Dmochowski i pani Tyszkiewicz, więc to było trafione, jeśli chodzi o warunki aktorów. Natomiast w tym serialu nie widzimy tego, że jest to prymitywny facet, który przychodzi z kasą i po prostu usiłuje dziewczynę wykupić od jej ojca. A ona się broni jak może i to jest zupełnie zrozumiałe. Nie będę w to szedł, bo jakby interpretacja lalki od strony kobiecej już została przećwiczona i parę ciekawych tekstów można na ten temat przeczytać. Natomiast mnie interesuje tylko dzisiaj ten wątek Wokulski jako przedsiębiorca. Wokulski, jak wiemy, był niezrealizowanym studentem, znaczy niezrealizowanym adeptem nauk. On chciał być naukowcem, chciał się kształcić, ale nie mógł kształcić, ponieważ głupi jego ojciec, szlachciura, wydawał pieniądze na procesy jakieś się procesując, nie wiadomo o co, o dawną minioną chwałę, o majątek, który przepadł i w związku z tym to wszystko sprawiło, że Wokulski studiów nie mógł skończyć, więc poszedł za subiekta robić w sklepie. No i w tym sklepie kopnął w kalendarz jego pracodawca Niemiec. Wokulski się ożenił ze starszą, dużo od siebie wdową, odziedziczył kasę. Wdowa też się wyniosła na łono Abrahama szczęśliwie, żeby powieść mogła funkcjonować. I co się wtedy dzieje? Wokulski, który po prostu bez żadnych, szczerze mówiąc, swoich talentów i niczym wykazania się nimi, odziedziczył majątek i jednocześnie zakochał się, był w niedostępnej dla niego Izabeli Łęckiej arystokratce i zapragnął wcisnąć się w towarzystwo arystokratyczne. W związku z czym wykonuje jakiś szachermacher, który w powieści jest w sposób absolutnie nierealistyczny opisany i potem tylko ma te pieniądze i potem już przez całą powieść te pieniądze marnuje. Wydaje je na wyścigi, na dobroczynność, jakoś na jakieś gesty puste, żeby tylko się wkupić w towarzystwo arystokratów, którzy pieniądze od niego biorą, ale i tak go mają za szmatę i odrzucają, prawda? Bo na to są arystokratami, prawda? Zubożałymi, żeby się w taki sposób zachowywać. Co do samego aktu założycielskiego Wokulskiego jako przedsiębiorcy, czyli tego Schachermacher, no to wiadomo, że jedzie na wojnę rosyjsko-turecką, nie na wojnę krymską, jak napisałem w książce, przepraszam bardzo, oczywiście to było, wojna krymska była parę dziesiąt lat wcześniej, ale na wojnę rosyjsko-turecką i tam robi, jak opowiada Rzeckiemu, robi wielki majątek na dostawach dla armii. Na dostawach dla armii rosyjskiej można było zrobić wielki majątek, pod warunkiem, że się było na takim poziomie moralnym jak wojskowi intendenci, ponieważ zasada była taka, że intendenci brali od tego dostawcy, który im dawał większą łapówkę, a żeby dać większą łapówkę, musiał on przeoszczędzać na jakości posiadanego towaru, dlatego żołnierze w okopach jedli byle co, albo w ogóle nic, obrani byli w byle co, albo w ogóle nic, a intendent wojskowy pławił się w kasie i pławił się w kasie dostawca, który go skorumpował. Jak wiemy, dzisiaj śledząc dzienniki z Ukrainy, to zdaje się, nic się w armii rosyjskiej od tego czasu nie zmienił. W
każdym razie, jeżeli ktoś ma pojęcie o tym biznesie, to to, jak przyjeżdża ta scena na samym początku powieści, jak przyjeżdża Wokulski Rzeckiemu, opowiada, że zrobiłem takie ogromne pieniądze, bo każdego dnia obracałem kapitałem, byłem gotów na wielkie ryzyko, ale moje towary były wysokiej jakości. Bolesław Prus był pisarzem sławnym ze swojego oddania dla realizmu. Mówiło się, że z lalką można było po Warszawie chodzić jak z Bedekerem. To tak jak u Balzaka, no takie były czasy wtedy. Tego wymagano od pisarza realisty, że musi być rzeczywiście świat realistycznie opisany. Ale w tej jednej scenie to Prus pisze takie pierdoły po prostu, że tego nie sposób stolerować. I zauważcie Państwo, nikt go nie wyśmiał ze współczesnych mu czytelników. Nikt nie napisał, no panie Aleksandrze, panie Bolesławie, to, co pan napisał o tym, że można zrobić pieniądze dlatego, że się świetnej jakości towar dostarczało ruskim żołnierzom i obracało szybko kapitałem, to są kompletne bajki o żelaznym wilku, jeżeli się mamy do rosyjskiej tradycji odwoływać. I niech pan głupot nie wypisuje, ponieważ ten Wokulski, jeżeli naprawdę się dorobił na wojnie, to znaczy, że dawał łapówy i kradł po prostu. A jeżeli się nie kradł i nie dawał łapówek, to by się nie dorobił. Więc delikatnie mówiąc, cała powieść jest oparta na bzdurze. Ale nieważne, to już zostawmy. Tu się kończy moment, kiedy Wokulski jest przedsiębiorcą. Robi szacher-macher, zarabia gigantyczne pieniądze, przyjeżdża z gigantycznymi pieniędzmi do Warszawy i marnuje te pieniądze na bale, na imprezowanie, prawda, na jakieś zupełnie idiotyczne przedsięwzięcia, żeby się tylko przypodobać tym arystokratom, a jednocześnie, żeby im przypodobać, że sklep likwiduje, bo to już nie wypada, prawda, bo on chce w wyższe sfery wyjść, to się nie będzie zajmował handlowaniem, bo to jest obciach, zarabianie pieniędzy, ale i tak jako nowobogacki mój zostaje odrzucony i na tym ten jego dramat polega. No, powieść Prusa Lalka jest naprawdę, powiedziałem, jednym z arcydzieł polskiej literatury z uwagi na ten obraz społeczeństwa polskiego, rozterki powstańcze z czasów, kiedy zupełnie nie ma żadnej nadziei dla Polski i tak dalej, ale ten wątek z Wokulskim jest do bani, z drutem, po prostu kompletny. A mimo to, zwróćcie Państwo uwagę, to jest archetyp polskiego przedsiębiorcy. Żeby nie było innego, tak byśmy zrozumieli, no takich mieliśmy pisarzy, nie mieli zielonego pojęcia, wszyscy polscy pisarze byli właśnie ze sfer utracjuszowskich i dumni byli z tego, że dziadek siedział na wielu folwarkach, prawda, tata jeszcze coś tam miał, a ja nic, prawda, jestem goły i wesoły i muszę piórem zaczerniać papier, żeby coś tam zarobić na skromny żywot i się unieśmiertelnić przy okazji zupełnie. Powiedzmy tak, nie było innej takiej postaci, no trudno, trzeba tego Wokulskiego. Ale przecież jest świetna postać i tu przechodzimy do Ziemi Obiecanej. Zakładam, że wszyscy Ziemię Obiecaną czytali, jeśli Państwo nie czytali, to koniecznie to trzeba zrobić, ponieważ nie da się zastąpić tej książki ekranizacją Andrzeja Wajdy. Mimo że, jak mówię, na swój sposób był to film bardzo udany i w bardzo skądinąd nierównej twórczości Wajdy, która oprócz filmów wybitnych, takich jak właśnie Ziemia Obiecana czy Wesele, obejmuje również bzdety kompletne typu Wielkiego Tygodnia czy Panny Nikt, a nawet Zemsta, na przykład bardzo nieudana, a nawet kompletnie rzeczy kompromitujące, typu Wyrok na Franciszka Kłosa, gdzie po prostu początkujący reżyser powinien zostać za coś takiego suspendowany w zawodzie, jeżeli coś takiego w tej branży istnieje. Więc film Andrzeja Wajdy, pamiętajmy, że kręcony w PRL-u, kompletnie tę postać odwraca, zohydza. Mówię o postaci Karola Borowieckiego, ponieważ Karol Borowiecki, powieściowy, jest człowiekiem, który wespół z dwoma przyjaciółmi usiłuje się dorobić majątku. Marzy o tym, żeby być człowiekiem ważnym, żeby dorobić się majątku. Mierdzi go ten zapyziały zaścianek, który opuszcza. Mierdzi go tak, jak on mierdził Dmowskiego w Myślach Nowoczesnego Polaka. Zresztą Władysław Reymont, co jest pewnie jedną z przyczyn jego zepchnięcia na boczny tor polskiej literatury, był zagorzałym zwolennikiem narodowej demokracji, podzielał jej idee i działał nawet w pewnym stopniu politycznie. Więc Borowiecki, pewnie tak samo jak autor książki,
czuję tę zapyziałość, ten nonsens za ścianka, który jest zresztą świetnie sportretowany, prawda? Nieustające kłótnie pana Zajączkowskiego z księdzem proboszczem, którzy tam właściwie całe dnie spędzają na grze w karty i prawieniu sobie rozmaitych złośliwości w sposób bardzo uprzejmy. To jest w ogóle bardzo urocze, piękne, jak w panu Tadeuszu, tylko że można rzygać jeszcze ten ojciec głównego bohatera w tym wszystkim, taki trochę może ze starości niespełna rozumu. I to wszystko po prostu jest świat, który Borowiecki chce opuścić. Chce zrobić kasę, chce coś stworzyć. Najpierw pracuje u wielkiego łódzkiego potentata Buchholca, ponieważ skończył studia, jest inżynierem, zna się doskonale na drukowaniu materiału, tworzy te wszystkie, jest bardzo wysoko oceniony przez Buchholca. Inny Niemiec łódzki, Miller, próbuje go podkupić do tego Buchholca, ale Borowiecki ambitnie postanawia razem z przyjaciółmi założyć fabrykę. I tutaj do tego momentu jakby powieść jest mniej więcej wierna oryginałowi. Są oczywiście pewne skróty, tych szkoda, ale no cóż, no film to, jak ktoś ładnie powiedział, to jest tak jak rysowanie mapy, czyli rzutowanie kulistej powierzchni na płaski papier. No nie da się przenieść książki dokładnie na język filmowy i albo dobry film wychodzi ze słabej książki, albo z dobrej książki wychodzi słaby film, albo z dobrej książki, jeżeli wychodzi dobry film, to książka i film są do siebie zupełnie niepodobne, jak w wypadku Blade Runnera na przykład. To jestem w stanie zrozumieć, że tutaj jakieś skróty musiał zrobić Wajda, ale nie musiał kompletnie odwracać sensu całej postaci, ponieważ w filmie, który zapewne Państwo lepiej znają, no to jest tak, przyjaźń wytrzymuje próbę czasu i próbę założenia wspólnej fabryki. Duszą oczywiście wredni przedsiębiorcy, no tutaj nie udało się Wajdzie ominąć, że ci przedsiębiorcy, którzy duszą, ta zmowa, która dusi Borowieckiego, ma charakter narodowościowy, bo dotyczy pewnej mniejszości narodowej, która nie życzy sobie, żeby Polacy weszli do tego interesu, zaczęli robić konkurencję. Niemców to jeszcze tolerują, ale Polaków starają się wyniszczyć. Natomiast gubi Borowieckiego to, że nie potrafi swych rządz opanować i romansuje z żoną niejakiego Cukera, który to Cuker w filmie powoduje, że jak już chłopaki tę fabrykę uruchomili, to on im ją podpala i Borowiecki idzie z torbami. I co wtedy robi? Wtedy kapituluje w filmie. Żeni się, czyli idzie drogą Wokulskiego, żeni się z bogatą córką Millera, zostaje u Millera jakimś tam struplem, po prostu pomagierem, nie wiadomo właściwie, co się tam dalej dzieje, bo tutaj jest cięcie i na końcu widzimy wstrętnego Borowieckiego, zaprzedanego kompletnie, który jako mąż tej Mady Miller wydaje rozkaz, żeby do strajkujących robotników strzelać. No, PRL. To musiało być jakaś męczeństwo klasy robotniczej dopisane do tego filmu. Chociaż w książce Reymonta jest oddana sprawiedliwość, również sprawiedliwość społeczna. Nie można powiedzieć, żeby on był niewrażliwy, nie zauważał krzywdy i pracy robotników. To w ogóle książka jest w ogóle fantastyczną, bynajmniej nie mniej wartościową od lalki obserwacją przeróżnych warstw społecznych. Jest i genialny portret tego zaścianka szlacheckiego i klasy robotniczej i Niemców. No i to, co prawdopodobnie czyni tę powieść najbardziej dzisiaj niecenzuralną, czyli postaci wielkiego lichwajarza Grossklika, czyli postaci wielkiego tandeciarza Szai Mendelsona, który obsesyjnie nienawidzi Buchholca, zresztą Wartpac Pałaca, czyli Wartżyt Niemca w tym wypadku. No i postaci Grinszpana, prawda, którego córkę reklamują Morycowi, że to panny ojciec, świetny człowiek, już parę razy mu się udało splajtować z wielkim zyskiem. Coś, co się te. Natomiast jedyny tam jeszcze, co się jawi, Polak, to Tarnowski, grany przez pana Andrzeja Łapickiego, który idiotą jest, prawda, bo chce być uczciwy w biznesie, a Borowiecki mu tłumaczy, że tutaj uczciwym to być nie można, absolutnie. No i w końcu jest nieuczciwym nie tylko wobec kobiet, ale również wobec siebie samego. W powieści jest zupełnie inaczej. Karol Borowiecki rzeczywiście wespół z przyjaciółmi zakłada fabrykę. Rzeczywiście ta fabryka płonie i Karol Borowiecki zostaje goły i wesoły. Rzeczywiście wobec kobiet jest tak nie w porządku, to trzeba też przyznać. Kadłubnie romansowy, by użyć określenia z jednej z komedii Fredry. Natomiast
pożar fabryki nie jest w powieści dziełem zdradzanego cukera. To przynajmniej takiej sugestii w powieści nie ma. To wymyślił Wajda. A raczej jest sugestia, że to robota Moryca. Moryc okazuje się świnią, ten jeden z tych trzech przyjaciół. To są Niemiec, prawda, Franz Baum, Max Baum, przepraszam, Karol Borawiecki, no i ten Moritz Welt, grany zresztą świetnie przez Wojciecha Przoniaka w filmie. Moritz Welt w powieści okazuje się świnią, który po prostu swojego przyjaciela Borowieckiego usiłuje zniszczyć, wchodzi w tym celu w układ właśnie z rzeczonym Grossklikiem, bierze udział w tej zmowie, która ma dusić Morawieckiego brakiem kredytu, Borowieckiego, przepraszam, brakiem kredytu, tak żeby musiał ten kredyt znaleźć gdzie indziej za pośrednictwem Moryca, po to, że potem Moryc ma plan, że on i Bauma, i Borowieckiego wysiuda z tego interesu. To jest pierwsza podstawowa różnica. Druga podstawowa różnica. Po plajcie zostaje Borowiecki bez pieniędzy i Miller, też świetna rola w filmie Pana Pieczki, i Miller ponawia swoją propozycję, powiada: dam panu pieniądze, żebyś pan ruszył na nowo z tym. Spaliło się, nieważne. Ja też parę razy bankrutowałem, zanim mi się udało. Nie po to, żeby zarobić na tym, jak Greenspan, tylko po prostu. A potem mi się udało. A Borowiecki mówi: ja panu nie będę miał z czego oddać, ja nie mam pieniędzy. No to jest moje ulubione zdanie z tej powieści. Kajne gadanie, mówi ten Miller do niego. Pan masz rozum. I to jest największy kapitał. Borowiecki się używa tego kapitału. Jeszcze jedno, w tej ofercie Millera i naszym filmie jest jasno powiedziane. Będziesz pan chciał wyjść za moją córkę Madę? Bardzo się ucieszę. Znaczy ożenić się z moją córką? Bardzo chętnie ją wydam za pana. Nie? To też panu dam pieniądze, bo ja wiem, że pan staniesz na nogi i pan mi spłacisz to wszystko z procentem. No i puenta. Puenta i tutaj jest zasadnicze rozwiązanie. Otóż w tej puencie Karol Borowiecki uświadamia, dochodzi do milionów. Nie dlatego, że je dostał od teścia, bo teść się kompletnie odsuwa z zarządzania fabryką, a on zarządzając, tyrając, to jest wyraźnie zaznaczone i bardzo dobrze to jest pokazane, że to jest rzeczywiście ciężka praca. To nie jest jak u Wokulskiego, szachermacher i został milionerem. Bo taka była wola pisarza, że potrzebuje, żeby był bohater milionerem i dalej miał co tryfonić na beznadziejne próby wkupienia się w tak zwane dobre towarzystwo. Nie. Tutaj jest to wszystko ładnie pokazane, opisane, te fabryki naprawdę dymią, te maszyny naprawdę pracują, ludzie naprawdę jak wpadną w te maszyny, to jest rozdyźda, prawda, na cały ten bieda, nieszczęście, ale i te nadzieje. I ten... Świetna książka naprawdę. I w tym całym ten Borowiecki, który dochodzi do milionów wymarzonych i stwierdza, że to go nie kręci po prostu. I to go nie kręci i co? I dochodzi do wniosku, że musi zmienić swoje życie. Że musi poświęcić swoje życie czemuś, że miliony nie wystarczą. Szuka kontaktu ze swoją byłą narzeczoną, o której wie, że ona tam ochronki prowadzi i spełnia się, opiekując się cudzymi dziećmi, żeby zacząć tę swoją przemianę od stworzenia, właśnie wykorzystania jej doświadczeń, stworzenia takiej ochronki dla robotników, dla dzieci robotników, tak? Dla dzieci pracowników. Ostatni akapit. Był bardzo blady, postarał się znacznie przez tę noc. Jedną, kiedy sobie uświadamia, prawda, ten swój, to wszystko, głęboka zmarszczka ryła mu się przez czoła, na twarzy osiadł i jakby zdał z tego wyraz determinacji, wykutej dłutem bolesnego poznania. Przegrałem własne szczęście. Trzeba je stwarzać dla drugich. Szepnął wolno i mocnym męskim spojrzeniem, jakby ramionami niezłomnych postanowień ogarnął miasto uśpione i to obszary nieobjęte wyłaniające się z mroków nocy. W świt wstaje nad łodzią. Borowiecki przeżył duchową przemianę i dorobiwszy się pieniędzy postanowił, że trzeba ludziom nieść szczęście, trzeba być społecznikiem, trzeba być doktorem Judymem właśnie takim i tak dalej. No całkowita, absolutnie kontradykcja między wizją propagandową PRL-owską, świetnie nakręconą przez Andrzeja Wajdę, a wspaniale poprowadzoną postacią człowieka, który z tej omszałości pleśni szlacheckiego, zaścianka tego ziemiańskiego dworku uśpionego, bardzo w sumie uroczego oczywiście, ale tak kompletnie właśnie, no dokładnie, myśli nowoczesnego Polaka, proszę przeczytać, tam wszystko tam jest opisane, o tym samym
Albo z innej strony wspomnienia z młodości Stefana Żeromskiego. Tak? On się z tego świata wyrywa, on wchodzi w konkurencję z tymi i z tymi Niemcami, z tymi Millerami, Buchholcami i z tymi właśnie Grossklikami rozmaitymi, Mendelssohnami i wygrywa. I jak wygrywa, to stwierdza, że to jest nie dość, bo teraz, żeby wygrać, to jeszcze trzeba być człowiekiem, nie tylko bogaczem. Świetna historia, kompletnie. Kompletnie zapomniana, kompletnie postać odrzucona. Nie wspominając jeszcze, powiem Państwu na koniec, Karol Borowiecki jakkolwiek w moim rankingu bohaterów literackich jest dość wysoko. Nie tylko dlatego, że jest rzadką w polskiej pełnej nieudaczników w literaturze postacią zwycięzcy, który realizuje swoje plany ciężką pracą, wygrywa po prostu, wie czego chce, upada, podnosi się, jak mu nogi podcinają, to się otrząśnie, idzie dalej do przodu i zwycięża. Świetna postać, ale mimo wszystko to nie jest moja ulubiona postać w tej powieści. W tej powieści jest jeszcze postać, którą się szczerze mówiąc najbardziej utożsamiam, taka epizodyczna postać niejakiego Kaczmarka Welkaczmarskiego. Jak sam mówi, jak jest na wsi, to jest kaczmarkiem, bo tak się nazywa właściwie w papierach, tak ma i się urodził, ale jak jeździ do Łodzi robić interesy, a robi je coraz lepiej, to jest kaczmarskim, bo jak mówił, że jest kaczmarek, to mu kazali iść do koni, a jak mówi, że jest kaczmarski, to czapki przed nim zdejmują. To jest chłop. Chłop spod Łodzi, który na początku był kompletnie głupi, też nie wiedział o sojarzy, że przyjeżdżają Żydzi i piasek kupują za jakieś grosze. Ale potem go oświeciło, ktoś mu wytłumaczył, co chodzi z tym piaskiem, przestał piasek ze swojego pola sprzedawać, a miał taką wielką górę piachu, co wydawało się przekleństwem, no bo nic tam nie zasiać, nic tego. Zaczął ładować ten piach na wozy, jeździć z nim do Łodzi, gdzie stale było potrzebne, bo ciągle się fabryki budowały. No i się okazało, że każda taka jazda to jest gulden. Więc zaczął tym piachem handlować, wywozić go. Pół górki jak wywiózł, to się dowiedział, że piasek to jest mały interes, natomiast najlepszy interes to jest glina, a jeszcze lepszy interes to jest jak założyć cegielnię. Znalazł wspólnika, technologię, założył cegielnię, już tym wozem jeździł z cegłami, prawda, potem już po niego przyjeżdżali, potem się rozwinął, a na koniec końców, prawda, widzimy go jak przychodzi odkupić majątek ziemski, tego należący do ojca Karola Borowieckiego, żeby tam w tym majątku osadzić swojego, już nie pamiętam, zięcia razem z córką, czy swojego syna. No, w każdym razie to jest człowiek, który awansuje, to jest człowiek, który ja podziwiam. To jest chłop, który tam pisać za bardzo nie umie, ale potrafi zęby zacisnąć i w tym świecie zdominowanym przez szajów, Mendelssohnów, przez Millerów i przez Buchholców sobie poradzić równie dobrze jak Borowiecki, nie mając tych Borowieckiego atutów, to znaczy, że wykształcenia, umiejętności, wiedzy o maszynach, o tym jak się robi te wszystkie kunsztowne materiały, jak się to wszystko tworzy i tak dalej. Ta postać, ten Kaczmarek Welkaczmarski powinien być najczęściej, najświetniej pokazywaną w polskiej literaturze postacią w galerii stworzonych przez nią bohaterów. Kaczmarek, uparty chłop, cham, zbuntowany, który postanowił nie przymierać głodem, postanowił nie sprzedawać tego piachu za nędzne grosze pośrednikom, tylko samemu zacząć, to jest postawić u siebie cegielnię, wypalać cegłę, handlować tym wszystkim, zarabiać pieniądze, no i dojść do pieniędzy. I potem pan Zajączkowski, ten wspomniany właśnie karciarzyna, szlagon, z takim gniewem mówi, że to, na co chamowi pieniądze? No, po co chamom tyle pieniędzy, które on zarabia? Z pogardą taką. Bardzo, bardzo jest ten cały szczegół obyczajowy chwycony. Ziemia obiecana jest jedną z największych polskich powieści, ale jest politycznie niepoprawna. No bo ten portret, prawda, zmowy rozmaitej, dialogi, którymi Żydzi między sobą rozmawiają, genialne, przekręty, cały ten świat, w którym finezyjny Kant budzi podziw, prawda, a nie potępienie. Nie, ktoś oszukuje, jak robić, o, spalił się, splajtował, zarobił na tym 4 dostawy, po prostu czy 40% się układał, wszyscy się tam układają. Piękne dialogi z tym najlepszym, które w filmie włożono w usta Moryca, każąc to zresztą przerywać głupimi wtedy komentarzami Borowieckiego, natomiast jest to właśnie
Chyba Greenspan to mówi, jeśli dobrze pamiętam, o jakimś tam innym swoim współbratymcu, co się wyścił i powiada, to, że on się wyścił, to co, nie ma znaczenia, czy on się wyścił, czy nie, to on i tak zawsze będzie nasz, ale że on się wyścił na protestanta? No mówi, bo jak on się wyścił, a może się wyścię, to na katolika, bo jak ja chcę iść w niedzielę do kościoła, to chcę zobaczyć ładny obraz, posłuchać ładnej muzyki, ja chcę księdza, który mi coś powie miłego, a tu w kirche to co to jest, gołe ściany, jakby ten interes bankrutował, jakby mieli zaraz to wszystko zabrać, ten pastor co wychodzi mnie będzie straszył jakimś piekłem, diabłem, a na co mnie, to poza tym ja lubię wiedzieć z kim ja mam do czynienia, to papież to jest firma, a protestanci co to za firma, ten cały dialog, prawda, jeden z piękniejszych, polecam serdecznie, jak i całą powieść polecam, żeby się Państwo zadumali tak, jak ja się zadumałem. Co jest do ciężkiego diabła nie tak z polską literaturą? Że mając tylu wspaniałych, realnych przykładów Polaka, zwycięzcy, przedsiębiorcy, przemysłowca, wybitnego, mając też wielu wspaniałych inżynierów, tego kompletnie w literaturze naszej tego nie mamy. Tylko inteligent nieudacznik, I celebrowanie tego, jak nieudacznikowi kompletnie się nie udało. A jeśli nawet mamy tak wspaniałą powieść, to w ogóle jej nie pamiętamy, a jeśli pamiętamy, to film, który to wszystko przekręcił do góry nogami i spotwarzył. Taka to dziwna jest przygoda polskiej literatury, potwierdzająca te obserwacje Bojara Żeleńskiego. Że literaturę XIX-wieczną, realizm, powieść realistyczna Zachodu stworzyło społeczeństwo Dorobkiewiczów, a u nas niestety i tę literaturę czasów pozytywizmu i przełomu wieków i dwudziestolecia międzywojennego stworzyli utracjusze, dumni z tego, jak przehulali wszystko, co było do przehulania.